Dzień dobry Państwu, witamy ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście Dzień z Republiką, czyli cykl naszych popołudniowych rozmów. Czas na komentarz dziennikarski, komentarz publicystyczny. A moim gościem jest pan Krzysztof Świątek, redaktor naczelny Polskiego Radia 24. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, zacznijmy od tej chyba informacji dnia. Wydawałoby się dzisiaj rano na Twitterze pan Marcin Mastalerek poinformował nas, że dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie, że ta decyzja jest ostateczna, tak więc prośba o niekierowanie dalszych nacisków w stronę pana prezydenta i dziś mamy się dowiedzieć, jaka jest decyzja w sprawie powierzenia misji i tworzenia rządu i kto będzie ten rząd tworzył, tutaj podkreślam, w pierwszym kroku. Czy ma pan jakieś przeczucia? Czy mam przeczucia? No właśnie, bo to jest informacja dnia, ale to się stanie informacją dnia wtedy, kiedy prezydent to ogłosi. A prezydent może, jak wygłosi dzisiaj orędzie, to w tym orędziu może pójść w bardzo różne strony. No bo prezydent może na przykład powiedzieć, że zgodnie z taką uświęconą tradycją w polskiej demokracji po 1989 roku powierzy misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania bądź osobie wskazanej przez lidera, czyli czytaj, że to będzie Mateusz Morawiecki, niezależnie od tego, że słyszymy o tworzeniu już umowy koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Zresztą to nie byłoby o tyle nic zaskakującego, że takie sytuacje mamy też w Europie Zachodniej i to zresztą nie tak dawno król Filip VI, król Hiszpanii, powierzył misję tworzenia rządu liderowi tamtejszej chadecji, zresztą ugrupowania zwycięskiemu, czyli to był pan Alberto Núñez Feijóo. I co? I na początku października były nawet dwa głosowania nieudane dla tego polityka i dla jego formacji. Dwa głosowania co do uzyskania wotum zaufania. To wotum zaufania nie zostało udzielone przez parlament hiszpański. No i cóż, ale nikt w Hiszpanii nie czynił z tego żadnego wydarzenia. Uznano, że jest to po prostu prawo też króla, prawo monarchy do tego, żeby powierzył misję tworzenia nowego rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania. Skąd zatem takie naciski, panie redaktorze, w Polsce? Te komentarze, często bardzo nieprzyjemne, niesympatyczne. Czy prezydent umie liczyć? Dlaczego celowo przedłuża? I tak dalej, i tak dalej. Generalnie nie podoba się w ogóle taka postawa, która próbuje, w której widzimy wyraźny brak szacunku dla głowy państwa. Ja uważam, że po prostu szacunek dla konstytucji, skoro te ugrupowania do tej pory opozycyjne też mówią o konstytucji, słyszeliśmy tą konstytucję odmienianą przez wszystkie przypadki, niektórzy też, jak Szymon Hołownia, płakali przy czytaniu konstytucji, no to jeżeli traktujemy się poważnie, to traktujmy też głowę państwa poważnie, uprawnienia głowy państwa i konstytucję. W konstytucji jest wyraźnie zapisane, że prezydent powierza w pierwszym kroku konstytucyjnym misję tworzenia rządu politykowi, którego wybierze. I tam nie jest powiedziane, że to ma być zwycięski, oczywiście lider zwycięskiego ugrupowania, ale nie jest też powiedziane, że to ma być lider wskazany przez ugrupowania, które już mówią, że mają większość. To się oczywiście weryfikuje na sali sejmowej, a poza tym dodajmy też, że prezydent zawsze może też zakładać, że dopiero jak się zaczynają formalne negocjacje, kiedy na przykład Mateusz Morawiecki rozpocząłby formalne negocjacje i być może też położyłby na przy stole rozmów określoną pulę też stanowisk rządowych na przykład, to są normalne negocjacje polityczne, to wtedy na przykład kogoś skłoni, bo być może jednak dzielenie przez dwa daje wyższy iloraz niż dzielenie przez trzy, a wiadomo, że tam w tym momencie mamy trzy albo nawet cztery, albo nawet 11, jak niektórzy mówią, ugrupowań politycznych, które muszą się podzielić stanowiskami i stąd na przykład jest pewnie problem chociażby ze stanowiskiem marszałka Sejmu. Jak wiemy, już właściwie zostało to potwierdzone, że marszałek będzie na dwa lata, a potem będzie zmiana na tym stanowisku. Być może będzie dotyczyło też marszałka Senatu, być może innych stanowisk. Słyszymy no właśnie, też o tym, co pan sądzi, tutaj na chwilę się zatrzymamy, co pan sądzi na temat tego pomysłu rotacyjnego marszałka, a może i pozostałych przedstawicieli rządu?
Nie zaskakuje mnie to, dlatego że no, po prostu jest potencjalnie bardzo wielu liderów, którzy chcą obejmować kluczowe stanowiska w państwie. No, wiemy o tym, że Szymon Hołownia chciałby to stanowisko objąć, chociaż nie ma żadnego doświadczenia parlamentarnego. Mówi też o tym Lewica, jeżeli chodzi o swojego lidera czy współlidera, czyli Włodzimierza Czarzastego, więc wydaje się, że to jest no, po prostu jest bardzo wiele polityków, którzy chcieliby objąć te ważne stanowiska w państwie. Wiemy też zresztą, że mówi się o Donaldzie Tusku, że może być tylko premierem na rok, a potem obejmie ważne stanowisko, na przykład szefa Komisji Europejskiej i nastąpi rotacja też na stanowisku premiera. To się już zdarzało, na przykład w Izraelu przy takich właśnie wielu ugrupowaniach, które tworzyły rząd przeciwko Netanyahu, wówczas umówiono się na rotacyjne stanowisko premiera. To być może też tak będzie w Polsce, no tylko zauważam, że rząd ten tworzony właśnie przez kilkanaście ugrupowań w Izraelu rozleciał się po niespełna 2 latach, więc to też no to jest pewnego rodzaju trudność, ale nie wykluczałbym, że rotacyjny będzie też premier w tym nowym rządzie. Dzisiaj ciekawy sondaż w dzienniku Gazecie Prawnej, sondaż dotyczący tego, czy Polacy chcą tak zwanej opcji zero, czy też chcą kontynuacji tych dużych projektów, które rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość, ich budowę, czy też podpisywanie umów. I właśnie, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenie, to też 76% respondentów uważa, że nowy rząd powinien kontynuować te wydatki, ponad 51% chce, aby po zmianie władzy kontynuowana była budowa CPK, także kwestia IPN, a także kwestia Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tutaj ponad 61% respondentów tego właśnie chce. Czy pana zdaniem te projekty są zagrożone? No te projekty są zagrożone, dlatego że słyszeliśmy deklaracje niektórych ważnych polityków, chociażby co do CBA czy IPN. O ich likwidacji mówił Włodzimierz Czarzasty, o likwidacji CPA na pewno mówił Marcin Kierwiński, mówili także inni politycy Koalicji Obywatelskiej, więc te projekty, te instytucje zakorzenione w polskim systemie demokratycznym są zagrożone. Oczywiście no, zakładam, że prezydent Andrzej Duda będzie wetował, jeżeli by się pojawiły takie zmiany, na przykład próba likwidacji CBA czy IPN-u, to tutaj się spotka z wetem prezydenta, ale pamiętajmy, że prezydent ma około 1,5 roku do zakończenia swojej kadencji drugiej i może się pojawić taki projekt także w dalszej części kadencji. Wydaje mi się, że tutaj Polacy wyraźnie jednak określili, że nie chcą, żeby na przykład sprawami korupcji zajmowały się wydziały prokuratury, taki pomysł zrodził, tylko żeby jednak to była służba specjalna, wyposażona też w odpowiednie atrybuty. I jakoś widać, że takie doniesienia, te fejkowe, też Pawła Wojtunika na przykład o tym, że jakieś podsłuchy miały być montowane u polityków opozycji na 5 dni przed wyborami, czy na 10 dni przed wyborami. Widać wyraźnie, że to nie wpłynęło na zmianę zdania przez większość Polaków, którzy uważają, że CBA jest instytucją potrzebną w polskim systemie demokratycznym. Ja też tak uważam. I wydaje mi się, że tutaj jednak ten sondaż jest takim kubłem zimnej wody wylanym na głowy polityków opozycji, że jednak muszą respektować oczekiwania Polaków, że to nie jest tak, że ktoś dostaje mandat demokratyczny, tworzy rząd i w ogóle się nie musi liczyć z opinią Polaków. No, może tak czynić, tylko że takie rządy będą wtedy krótkotrwałe. Tak więc ten sondaż jest rzeczywiście istotny. Dotyczy także kwestii dalszego wspierania sił zbrojnych. Ja to też odczytuję w taki sposób, że Polacy oczekują budowy takiej armii, jednak jaką zakładał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, czyli armii do 300-tysięcznej, a nie 150-tysięcznej armii zawodowej, tylko jednak 300-tysięcznej armii żołnierzy zawodowych. Wypełnienia tych wszystkich kontraktów militarnych, zamówień z Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Zresztą odczytuję też jako takie ostrzeżenie, czy taki no, wyraz zaniepokojenia tą niedawną wizytę Jake'a Sullivana, jednego z najbliższych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i w ogóle najwyższych rangą urzędników tej administracji i spotkanie z ambasadorem Brzezińskim jako sygnał zaniepokojenia. Że no przecież słyszymy, że centralny port komunikacyjny ma być zawieszony, że kontrakty to przejrzymy te militarne, że właśnie może podważymy jeszcze liczebność polskiej armii, która jest założona w tych projektach ustawy o obronie ojczyzny i w ogóle wydatkowanie na zbrojenie, to się zastanowimy. No, jednak nasz najważniejszy w tej chwili partner, od którego też zależy i funkcjonowanie NATO i funkcjonowanie także naszego systemu bezpieczeństwa w kontekście doposażania polskiej armii, jak widać wyraźnie jest zaniepokojony
I wydaje mi się, że ambasador Brzeziński, to jest oczywiście moja spekulacja, bo ja nie wiem, o czym dokładnie rozmawiamy. Ale pana zdaniem ta wizyta była nieprzypadkowa, zwłaszcza w tej sytuacji geopolitycznej. Nie, uważam, że była absolutnie wizytą bardzo znamienną i politycy, którzy w tej chwili aspirują czy prą do przejęcia szybkiego władzy, powinni odczytać jako sygnał ostrzegawczy administracji amerykańskiej, że jest zaniepokojona tymi deklaracjami. A wizyta Ursuli von der Leyen w Kijowie? No oficjalnie mówi się, że tutaj tematem miało być wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, kwestia akcesji, ale przecież jak wiemy, to jest no, proces, który będzie na pewno trwał wiele, wiele lat, ale z drugiej strony takie nieoficjalne informacje dotyczą tego, że chodziło tutaj o kwestie pokojowe, a może jeszcze o coś innego. Jak pan odczytuje tę wizytę? No rzeczywiście to może być też jakiś przedbieg przed rozmowami takimi rozejmowymi, chociaż tutaj strona ukraińska utwardzone ma stanowisko. Jest kolejna deklaracja, że na tym etapie nie wyobrażałem sobie, żeby siąść do jakiegokolwiek stołu rokowań. No te informacje z frontu ukraińskiego też nie są ostatnio zbyt pozytywne. Jednak wydaje się, że no może jednak trzeba też, żeby liderzy świata zachodniego zrozumieli, że potrzebna jest po prostu maksymalna broń ofensywna dla Ukrainy i po prostu wyparcie Rosji najdalej jak się da. Tutaj wiemy, że też jest pewnego rodzaju zachowawczość w tych krokach. Może trzeba rozmawiać też z partnerem z Chin po to, żeby jednak wpłynął też na Rosję, bo wiemy, że to współdziałanie Rosji i Chin jest tutaj i to uzależnienie wzajemne. No te informacje z frontu ukraińskiego nie są za bardzo pozytywne. Dodatkowo jeszcze mamy przecież nowe ognisko zapalne i to bardzo też niebezpieczne z możliwością rozlania się tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. No najgorszym z możliwych rozwiązań byłoby takie, w którym Ukraina de facto być może zachowuje swoją suwerenność, ale tak naprawdę bardzo okrojoną i to jeszcze uzależnioną od różnego rodzaju decyzji. A jeszcze na to wszystko przecież nakładają się te projekty o budowie euroarmii i zmiany traktatów, które przecież idą w kontrze do zapisów traktatu waszyngtońskiego, do zapisów traktatu waszyngtońskiego o NATO, bo wówczas mamy jakieś równoległe dowodzenie na wypadek na przykład zaatakowania kraju członkowskiego NATO, to właściwie my powinniśmy przekazać nasze dowództwo do kwatery głównej NATO po to, żeby koordynować akcję wypierającą wroga, czy odpierającą państwo wrogie, a tymczasem tutaj się mówi o jakiejś euroarmii, która nie wiem, miałaby swoje struktury dowódcze w Brukseli, czy gdzieś jeszcze w Strasburgu. No przecież my tego akurat nie potrzebujemy, my chcemy jednak budować nasze bezpieczeństwo w oparciu nie o Unię Europejską, tylko o NATO. Bardzo niebezpieczny moment w tej geopolitycznej układance i wydaje mi się, że właśnie strona amerykańska jest zaniepokojona, ale wiemy o tym, że jest grupa polityków niemieckich czy francuskich, która chciałaby wyparcia Stanów Zjednoczonych i ich aktywności na kontynencie europejskim. Na to się nie wolno zgodzić. Mam nadzieję, że jednak my będziemy budować, także jeżeli przejmie władzę nowy obóz, że będziemy budować nasze bezpieczeństwo w oparciu o Stany Zjednoczone i NATO, a nie w oparciu o jakąś mityczną euroarmię z rozbrojoną Bundeswehrą, co do której nawet media niemieckie mają ogromne zastrzeżenia. Na pewno bardzo dużym wyzwaniem będą kwestie migracyjne, o których pan również wspomniał. Zmiana traktatów ma dotyczyć także kwestii przyznawania obywatelstwa osobom spoza Unii Europejskiej, które to obywatelstwo mają już otrzymać po 5 latach od przybycia. Duża zmiana, odnoszę wrażenie, że też szokujące. No idąca w ogóle też w poprzek nastrojów w takich krajach, na przykład jak Francja. Tam widać wyraźnie, że jednak opinia publiczna, ci Francuzi dochodzą do wniosku, że popełniono bardzo dużo błędów w polityce migracyjnej. Myślę, że oczekują zupełnie czegoś innego. Oczekują tego, żeby właśnie zaostrzyć kryteria i przyznawania w ogóle obywatelstwa, właśnie wydłużyć ten okres, a nie skrócić. Poza tym no, te najnowsze nawet informacje, które są aktualizacją stanu tej migracji w ostatnich latach, no, pokazują, że na przykład 40% Algierczyków czy osób pochodzenia algierskiego, które trafiło do Francji, nie pracuje, nie uczy się, nie podejmuje żadnych działań, nie asymiluje się. No, w Niemczech to chyba nawet 60% o takich danych czytałam. No właśnie, czyli mamy do czynienia z migrantami, którzy są bierni w ogóle i nie asymilują się ze społeczeństwem, żyją z socjalu, właśnie bardzo rozwiniętego, rozbuchanego, można powiedzieć, socjalu niemieckiego czy francuskiego, a dodatkowo przecież no, ci migranci stanowią też zarzewie różnego rodzaju takich, bo to jest jeszcze na to, dochodzą do tego takie badania, które pokazują, że na przykład ponad połowa tych migrantów uważa szariat za prawo wyższe na przykład od prawa francuskiego. Podobnie jest
w Niemczech, czyli mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie uznają demokratycznych zasad państwa, które ich przyjmuje, które ich hojnie wynagradza, które pozwala im na bezczynność, no a z tej bezczynności rodzą się tylko nie najlepsze pomysły, które w tych strefach non-go zone powstają. Właśnie, że my będziemy sami się tutaj regulować, że jeżeli obywatele tej naszej społeczności złamią zasady szariatu, to my sami wymierzymy sprawiedliwość i wiemy, że ta sprawiedliwość jest wymierzana. No trzeba iść właśnie w kierunku takich rozwiązań, jak proponował premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed jednym ze szczytów Rady Europejskiej. To znaczy zaostrzenie tych kryteriów, mało tego, wydalanie tych, którzy nie respektują praw krajów członkowskich czy prawa Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś uważa, że szariat jest jego prawem, a nie prawo danego kraju, to powinien zostać wydalony, bo nie respektuje po prostu zasad, na które się umówiliśmy. I trzeba tutaj, tu potrzeba takich liderów, którzy będą podejmowali ostre decyzje. A te zmiany traktatów i próba jeszcze na przykład skracania okresów przed przyznaniem obywatelstwa idą kompletnie w drugą stronę i my jesteśmy w obliczu takich oto zagrożeń, że społeczeństwa te macierzyste krajów Unii Europejskiej będą wypierane, a w to miejsce będzie tak zwana taka podmiana, cały ten proces podmiany społeczeństw obywatelskich, społeczeństw europejskich. Na ich miejsce przyjdą ci migranci, nielegalni migranci, którzy stanowią, będą za chwilę tutaj, ja mówię o procesach dokonywanych w najbliższych latach, będą gospodarzami Europy. No, jeżeli chcemy się wynosić z Europy, to tego typu zmiany traktatów projektowane są drogą ku realizacji tych scenariuszy. Tylko to nie są scenariusze na pewno, które chcieliby realizacji Polacy. Mało optymistyczna wizja przyszłości. Ale na pewno też musimy brać taki scenariusz pod uwagę. Bardzo panu dziękuję. Pan Krzysztof Świątek, redaktor naczelny Polskiego Radia 24, był moim państwa gościem. Dziękuję. A już za chwilę kolejna rozmowa. Moim gościem będzie pani Anna Zalewska, eurodeputowana Prawo i Sprawiedliwość. Do zobaczenia.